Drodzy widzowie, jadę z mamą i tatą teraz na pole poszukać żołnierzyków. Ekipa gotowa? Możemy ruszać? Taki mały? Gotowa. Hania, gotowa? Zapinać pasy, jedziemy. Jedziemy. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Trwają przygotowania do poszukiwań. Ewelinka tutaj uzbraja Hanie. Zobaczymy, czy się zmieści, czy trzeba poluzować, czy nie. No to. O, git. Wygodnie majonez. Wygodnie ci? Mhm. No tak. To już się ogarnęliśmy i zbieramy. Idziemy uważaj, do lasu. Hania, jak nastawienie na poszukiwania? Dobrze. Dobrze. Ewelinka? Superowo. Krzysztof? Też superowo. Także, także wchodzimy do lasu i zabieramy się za poszukiwania. Ja już mam pierwszą swoją znajdkę, kluczyk. I to kluczyk, który leżał tutaj na drodze. Zobacz. Kluczyk do szczęścia. Do szczęścia mam nadzieję, Hani, bo no. Już jest zła, że nie tak, znaleźć. No. Także widzisz, może jakieś szkatuły szukamy. Na pewno od jakiegoś zamka. Od jakiegoś zamka. Także. Hania ma sygnał i woła mnie, żeby mi pomogła kopać. Ona zdobywa sygnały, a mamusia kopie. Prawda? Pokaż mamusi, ja sprawdzę. Odsuń się trochę. No jest sygnał. Podkopiemy. Za chwilę wracamy. Jesteśmy z powrotem, podkopałyśmy dołek i co tam jest, Hanna? Kawałek. Flaszki chyba jakiś. Blaszki. Czego? Chyba flaszki. Kawałek blaszki. Szukamy dalej? Tatusia trzeba zawołać. Tatusia trzeba zawołać. Chcesz się pochwalić, co znalazłaś? Tak. A ja nie wiem, czy jest czym. Ale pochwalimy się. Blaszka, ale chyba ze śrubką. A ja też jestem mega zaskoczony, bo znalazłem jednego grosza Królestwa Prus z 1769 roku i to w jakim pięknym stanie. Zobaczcie sami. Zobaczcie, jak wygląda też rewers. Pięknie widać orła pruskiego z berłem. Mennica E. Trzeba sprawdzić, co to za mennica. Wszystkie detale widoczne. Fridericus Borus Rex. Przepiękna moneta, przepiękna w takim oto miejscu, gdzie nigdy bym się nie spodziewał. Jestem niesamowicie zadowolony, że udało mi się znaleźć monetę i to wybitą w 1769 roku. Niesamowite to jest uczucie, kiedy wiesz, że tą monetę znajdujesz ty, a nie ktoś inny. Natomiast patrząc się na tą monetę, nasuwa mi się taka refleksja. Godzinami siedzimy w mapach, studiujemy je, analizujemy lokalną historię, idziemy w teren z Ewelinką i nie znajdujemy nic, a tu od tak spontaniczny wypad i od razu coś ciekawego wychodzi z ziemi. Niby w takim od takim lasku, który sobie potocznie zlewałem, mówię, a tu nic nie będzie, a tu jednak jest. I to nie byle co, piękna moneta. A może dobrą wróżbą jest chodzenie z dzieckiem na poszukiwania? Któż to wie, może tak jest. A co się stało? Co znalazłaś? Mały poszukiwacz. Co znalazłaś? Zobacz, co ma. O nie. No. No. Co to jest? Żołnierzyk. Żołnierzyk. On się cieszy. No. Jesteśmy dumni z ciebie. Pięknie. A pokaż mi tego żołnierzyka. Zobacz, o, pani. I to żołnierzyk. Wiesz, że to żołnierzyki były zabawkami kiedyś? Dzieci się bawiły? No. Ja miałam kiedyś w przedszkolu takie żołnierzyki, ale z plastiku. Plastiku. Z plastiku. A tu zobacz, masz oryginalny, przedwojenny. Piękny. Dasz mi się nim pobawić czasami?
Weź. Nie? Musisz go w takie odpowiednie miejsce skitrać, żeby go nie zgubić. O, ślicznie. I teraz szukamy dalej. Żółwik. Żółwik. Wstydzi się, ale ty jesteś rasowy poszukiwacz. Nie podzielić się miejscem z innymi, tylko samemu szukać. No to szczęściarę. A tym razem wyskoczyła z ziemi taka klamra. Bardzo podzerwiała. Ciężko mi powiedzieć, czy to klamra od pasa, którą nosił człowiek, czy to od jakiejś uprzęży konnej. I mamy co? Sygnał. Kolejny sygnał. I nawet ładny. Za chwilę mamusia podkopie, prawda? Mhm. Dawaj. Jakie jest uczucie, kiedy masz sygnały? Nie wiem. Nie wiesz? Za chwilę wracamy, podkopiemy dołek, prawda? Mhm. No, włączyłem. Daj. No, myślę, że mam popsuty proponty. Nie jest popsuty proponty, patrz. Nie. Trzeba go włączyć najpierw. No, działaj. Na zdrowie, co to było? Dobra wróżba. Drucik. Jeszcze. Drucik! A drucik? Drucik. Ania, ty tu masz 6 do tych drucików, co nie? Wiesz, zdarzam duże, gruby... Pokaż tacie, bo nie widział przecież. I cię wołała, żeby się pochwalić. Co no słyszałem te krzyki. Dawaj to, co tam znalazłeś? Blaszkę taką. Blaszkę taką. I drucik. I to jest drugi już drucik, nie? No. Także bida, szukamy dalej. Muszę. Chowaj prosfajter. Drodzy widzowie, jakbyście nie wiedzieli, jak szukać, to przyjdźcie do mnie, ja wam pokażę, jak to się robi. A już przez chwilę myślałam, że to moneta, taka duża moneta. A to ten. A co to jest? Guzik. Guzik. Niestety, bez uszka nawet. Zniszczony. Taką wygląda. Aż mi zimno się zrobiło. Zimno? To trzeba machać łopatą. Nie. Łopatować. Nie, to... Już godzina minęła. Może była pół godziny. Ej, tam marudzisz. Jest głodna, jesty. Schabiczku nasz. To ja błędę. Słuchaj, zaraz pójdziemy zjeść. Jem dobrą. Mam. Kolejna moneta, ale tym razem jeszcze ciekawsza według mnie. Leżała tuż obok tamtego grosza pruskiego. Już wam się chwalę. Zobaczcie sami. Jest to prawdziwa petarda. Mega się cieszę. Monetka leżała sobie tutaj. I to jak płytko w ziemi. Spójrzcie, piękny szyling gdański z 1801 roku. Muszę wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy tego typu strzał. Wcześniej nie miałem takich monet, tym bardziej się cieszę. No niesamowite, to jest niesamowite. Ale ten stan, zobaczcie. Zobaczymy jeszcze drugą stronę. Fryderyk Wilhelm. Piękne zachowane detale. Zobaczcie na tą koronę. No niesamowicie pięknie zachowana moneta. Jeszcze zobaczymy sobie przód monety. Jeden Danzig szyling 1801 rok. Mega się cieszę. I to jeszcze jak? Cieszy się. Zobacz. Druga moneta z tego miejsca. Ja takiego szczęścia nie no, mam. Ale jedna przy drugiej praktycznie leżała. Zobaczcie sami. Niech jeszcze Ewelinka to oceni. Szyling 1800
pierwszego roku. Pierwsza moja taka moneta. Ale faktycznie. Świetna jest, naprawdę. Zazdro, bo niestety my z Hanią oprócz złomu i tych, i drucików, i tego guzika to nie mamy nic. A jeszcze przepraszam, żołnierzyk Hani. Także gratki, skarbie. Proszę. Trzymaj, bo ja zgubię. Dziękuję. No niesamowicie cieszę się, bo to jest... Zawsze chciałem szylinga gdańskiego znaleźć. U nas nigdy nie znalazłem, nie występują. I jest. Jeszcze na pole pójdziemy chwilę. Tak? Ale idziemy zjeść do busa. Dobrze, idziemy zjeść, bo Hania nam zaraz z głodu tutaj umrze. Wiemy, ja jestem na busie. Idziemy zaraz do busa coś zjeść, bo dla Hani godzina na poszukiwaniach to cała wieczność. Ona przecież już nam zgłodniała, umiera nam z głodu. Ale zjemy i jeszcze pochodzimy troszkę po polu. Tak jest. Tak jest. To idziemy do busa. Muszę przetestować, czy nie będzie herbatka za gorąca dla Hani. I Hania sobie wcina bułeczkę, a my z Krzyśkiem mamy sałateczkę, którą zrobiłam wczoraj. I trzeba ją zjeść. A kto to tak zgłodniał? Ja. Poszukiwania to duży wydatek energetyczny, prawda? I trzeba przekąsić bułeczkę. O, spadł ci pomidorek. Tata rozłoży Hani stoliczek. Stoliczku nakryj się. Stoliczku nakryj się, Hania. Po to między innymi służy ten bus nam ze stoliczkiem, żebyśmy mogli sobie o zjeść. Proszę. Siadaj. Voilà. No to może tu zjemy, bo na dworze to za mocno wieje. No może tu zjeść, bo zawsze to inaczej, nie? Dobra, to ja nam porozstawiam tutaj. Dobrze. A musi daj moją herbatkę. Bądź już, daję ci herbatkę. A ja kawkę poproszę, tak? A bo to sobie ją położę. Taram! Ania, trzymaj dwoma rękoma. O, właśnie. Proszę, twoja herbatka. Mamy z tatą kawkę. Tylko kawa będzie mega gorąca. Uwaga. Ania, nie wywlej, dobrze? Proszę cię. Uważaj troszeczkę. O, i smacznego. A tutem właśnie takiego busa, gdzie jest spanie i siedzenie, jest to, że po prostu po poszukiwaniach można się schować, trochę ogrzać, pojeść i dalej iść na poszukiwania, prawda? Idziesz dalej? Zostajesz. No, Hania będzie w busie, pewnie grała sobie, a my zjemy i pójdziemy jeszcze chwilę. No ale to już pokopiemy sobie na polu. Dla Hani to byłoby raczej za mocno wietrznie. To posiedzi sobie w busie, pogra, a my pośmigamy. Ale uchylisz okno? Tak, wiele. Będziesz nas widziała. Albo ja wejdę do bagażnika. A nie chcesz znaleźć jakiejś złote monety albo kolejne zabawki tutaj na łące? Mama nie poszuka. O proszę! Mama poszuka. Pojedzone, popite, tak no to jest. Dalej na poszukiwania. Papa, mamusiu i tatusiu, znajdźcie mi skarb. Wykrywacz pokazał wysokie ID. Spodziewałem się czegoś bardziej szlachetnego, natomiast tutaj, zobaczcie, wykopałem z ziemi jakiś przedmiot metalowy. Na pierwszy rzut oka ciężko do zidentyfikowania, do czego to mogło służyć. A tam idzie Ewelinka, zaraz podejdę i zobaczę, co ona znalazła. A u mnie tym razem guziczek arsenowy. Tak z jednej strony wygląda, a tak z drugiej. Królową złomu jestem ja, na bank. No co to innego może być?
nakopałam i niestety taki destrukt, guziczek. Nawet jakby coś było, to i tak ciężko mi byłoby to wyczyścić. Także szukam dalej. Tymczasem w busie. Halo, Haniu. Tato, daj mamę. Mama jest tam, zobacz. Już idzie do ciebie, a co się stało? No to chodźcie już. No, jeszcze chwilkę poszukamy. Nie. Co? Mama, zobacz. Mama, idę do was. Jak idziesz do nas? No idę. Ale to musisz się ubrać. To ubieram, pa. Gumaki, czapka. Bez rękawnik. Dobra, pa. Pa. Nie wytrzymała Hania za długo w tym busie, natomiast z nią nie będziemy za długo chodzić na tym polu, bo jest tutaj straszny duży przeciąg i wieje, no, żeby nam się nie zaziębiła, bo i tak smarcze. No ale przyjdzie, zobaczymy co wymyśli. Zobaczymy. A w międzyczasie wyszedł mi guziczek, chyba raczej czysty, a tam dalej biegnie nasze dzieciątko. I co tam? Znudziło ci się? Znudziło ci się siedzenie? Nie. Co się stało? Nie, bo mi teraz kapelka spadła. O, kapelka jej padła. Przytrzymam. Wkładaj gumaka. Będziesz chciała chodzić, Hania, z wykrywaczem? I goły brzuch. Nie. Nie. Ja mam tu, żeby z nami chodzić. Ma z nami chce chodzić. Ale nie chcę z wykrywaczem swoim. Tutaj poprzez to, co teraz nagrywamy, macie namiastkę. Zaraz nagram, Haniu. Macie namiastkę tego, jak wyglądają poszukiwania z dzieckiem. No, nie, totalny chaos. Totalny chaos. Nie można nic zaplanować. To nie jest tak, jak my sobie z Ewelinką jedziemy, coś tam zaplanujemy, sobie chodzimy. Tutaj nie. Hania najpierw w busie, Hania już chce tutaj u nas, a za chwilę Hania zmarsznie będzie chciała do domu, prawda? Mhm. Nie? Odpoczęłam. Co robisz? Odpoczęłam już. Odpoczęłaś, tak? Jeszcze bym orła wywinęła. Ale była siara, co? Mhm. I się cieszyła, nie? Mama jest za stara, już nie ma siły. O, także tak to wygląda. Tak wyglądają nasze wykopki. Tato, przyniesiesz swoją łopatę? Tata, przynieś swoją łopatę. Bądź ostrożny bardzo. Czy tą damę podwieźć do samochodu? Tak, ale bardzo ostrożnie. Dawaj łapę. Dawaj. I takie głupotki właśnie na polu. Stajesz. I teraz ćwiczenia, bo zmarzłaś. Raz, 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 raz. Dobra. A to rękoma machaj. A to rękoma moim machaj. Raz, 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 raz. Rozgrzewamy się. Bo masz płótyny zimne. O, ale ma zimne. Spadamy do samochodu. Po zimno. Raz. Raz, dwa, raz, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. A ja chodząc z tą łopatą to się rozgrzewam automatycznie. Bo to jednak jakiś ciężar i wysiłek jest. Gramy na bębenku. O ty bęben. Drodzy widzowie, teraz tata mi da kamerę i będę go kamerować i mamę. Jaki byście chcieli znaleźć skarb na poszukiwaniach? Jaki byśmy chcieli znaleźć? Srebrny skarb, dużo monet. A ja złoty. Złoty. Ja bym też chciał znaleźć... Auto pod wodą. Co ale znaleźć? Ale kameruj na nas szytę. A nie na trawę nam tu. Ja bym chciał taki naszyjnik też znaleźć. Chciałbym znaleźć
zegarek taki z kopertą, stary, zapinany. A mama co? Ja złoto. Mama złoto. Hania nam usnęła ze zmęczenia. Zobaczcie. Nie, symuluje. Symuluje. Tato, miało być bez tego. Tato, jeszcze raz nagraj. Dobra, wytniemy to. Wytniemy to. Hania nam usnęła. Biedna. Wypiła kubek herbaty. Mamo! Mamo! Chodzę do dziewczyn. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Jak widzicie, nie jest tak słodko, jak się jedzie z Hanią na poszukiwania. Nie jest tak kolorowo. Znaczy, inaczej, jest na pewno wesoło. Sama forma poszukiwań jest no, ograniczona, no bo skupiamy się na tej oto kobitce. Natomiast pomimo to... Jestem z kobiet. Natomiast udało mi się znaleźć dwie ciekawe monety. Guziczki jakieś wyszły. Hani też znajdę. Na takie zrobił. A Hania, a ty co znalazłaś? Mam trzy monety. Nie, o, trzy monety. Pochwalisz się nimi. 10 monet znalazłam. No. Także dziękujemy wam, że nas oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.